Młodzi Gliwiczanie zachęcali tych nieco starszych, aby zostawiali swoje samochody w garażach i jak najczęściej podróżowali rowerami lub komunikacją miejską. Wszystko z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu. Powinno się wszystkie samochody odstawić do garażu i oddać się innym środkiem transportu. Jakim na przykład? Na przykład rowerem. Będziemy rozdawali ludziom tak, żeby inni nie przeszkadzali, żeby nie zanieczyszczali powietrza. Im mniej zanieczyszczonego powietrza, tym lepsza nasza przyszłość. Uczniowie z Gliwic zebrali się na rynku, a następnie wspólnie przeszli ulicą Zwycięstwa. Przy okazji nie tylko dzielili się ze światem swoim hasłem. Ale też rozdawali ulotki. Dotyczyły one nie tylko dnia bez samochodu. Miasto Gliwice robi wiele, aby powietrze było czystsze. To nie tylko stworzenie wypożyczalni rowerów, ale też inwestycja w nowoczesne autobusy, które posiada przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej. Mieszkańcy mogą też otrzymać dofinansowanie do wymiany nieekologicznych pieców. Będziemy również promować te akcje, które przygotowuje miasto od wielu lat, a mianowicie dofinansowanie do zmiany systemów ogrzewania. Przygotowaliśmy specjalne broszury, ulotki, które mają informować mieszkańców o tym, iż taka możliwość istnieje i można na terenie naszego miasta otrzymać dotację do 8 tysięcy przy zmianie systemu ogrzewania na ekologiczne. Idea dnia bez samochodu narodziła się przed laty we Francji. Ma zwracać naszą uwagę na negatywne skutki korzystania z samochodów i przekonywać kierowców do wyboru alternatywnych środków transportu. Jeden dzień zapewne dla środowiska niewiele zmieni. Chodzi jednak o zaszczepianie pewnych nawyków. Oczywiście to nie chodzi tylko o to, aby w tym dniu przesiąść się do komunikacji publicznej czy też na rower. Chodzi o to, aby w tych młodych ludziach i w tych starszych również wyrobić taką świadomość ekologiczną, że można inaczej niż samochodem, bo jak dowodzą badania, większość podróży na terenie dużych miast, do których i nasze się zalicza, trwa nie dłużej niż 15 minut. Naprawdę w tym samym czasie albo i szybciej po mieście można przejechać rowerem. W dniu bez samochodu chodzi o to, by Gliwiczanie i nie tylko częściej korzystali z komunikacji miejskiej, a samochody zostawiali w garażach. Wówczas środowisko, w którym żyjemy, na pewno to odczuje.